A siemanko w ten ciepły, ten... A siemanko w ten ciepły dzień, a u was jak, że w ten zimny. Dzisiaj cisnę do Tanangi. Tananga to taka wioska rybacka. Podobno rybacka. Wioska niedaleko Santa Marta. I później pojedziemy jeszcze na taką plażę w Santa Marta, znaczy za Santa Marta, w drugą stronę. Także wszystko fajnie, wszystko cacy. Podoba mi się tu, bo jest ciepło, ale wieje wiatr i nie czuć tego chłodu aż tak bardzo. A teraz... O, to furka stara. A teraz musimy znaleźć autobus odpowiedni, który tam nas zabierze. Ale to już jeszcze jedna przecznica i będziemy w Santa Marta. Bardzo kolorowo, prawda? Bardzo tutaj rzuca kolorami na ścianach. Tu jest taka ulica, ale wieje, właśnie o tym mówiłem. Ale to fajnie jest. Jest taka ulica i po tej ulicy jeżdżą autobusy, takie jak tam widać. O! I tam musi stać Tananga. Jak tam będzie stało Tananga, to wsiadamy. A ile to kosztuje, to jeszcze nie mam pojęcia. Ale tu nie ma Tananga, także musimy poczekać na inny autobus. Ale już w oddali jadą inne. Także luzik. Jestem. 5 minut czekałem na swój autobus, który tutaj wygląda sobie tak w środku. To nawet bramki. Ale one się otwierają w dwie strony. Nie blokują się w ogóle. 2 złote kosztuje mnie autobus. I ciśniemy. I jelu. Pogoda fajna. Można jechać, nie? Na przygodę. Dojechaliśmy. Słuchajcie, taka śmieszna sytuacja była. Widzicie tego gościa, o tego pana tutaj. O, on się tak zetrał strasznie w autobusie do gościa, który grał na takich, nie wiem, jakby na fletach. Coś taki, to był taki dźwięk podobny do takich indiańskich piosenek, jak przygrywają sobie. Dla mnie to było super, no bo wiecie, fajne widoki, gość sobie gra w autobusie, drugi wybija sobie jakieś rytmy na bębenkach, tylko na tam kartonach, co miał. A ten gościu, co wam właśnie pokazałem, zaczął krzyczeć do tego gościa, że on nie respektuje nikogo. Poza tym on jest turystą, nie jest tutejszy. I zaczął krzyczeć, żeby on nie przestał grać, bo on nie respektuje innych osób. No i zamilkła cisza i nagle gościu znowu zaczął grać. Skończył grać i wszyscy zaczęli bić mu brawo. Tamten gościu się speszył i bardzo dobrze. Jak nie rozumie kultury tutaj tej kolumbijskiej, to niech sobie weźmie taksówkę. A mi się bardzo podobało. A jesteśmy teraz w mieścinie, która nazywa się... Ta Ganga. Nie wiem, jak ja wcześniej mówiłem, ale to jest ta Ganga. Taka mała
mieścinka, bardzo malutka wioska. Właśnie obejdziemy ją i zobaczymy, co tu można robić ciekawego, a co nie można robić. Na razie zapowiada się spoko. W ogóle to zapowiadałoby się na to, żeby zjeść jakieś śniadanko, żeby zjeść. Znajduje się tutaj parę hosteli, parę hoteli, ale to dosłownie jest garstka, bo ta wioska jest bardzo mała. Ale odbywają się tutaj różnego typu wycieczki wodne. A przede wszystkim, co tutaj można zrobić fajnego i ciekawego, to jest kurs paddy, czyli open water, za bardzo małe pieniądze. Ja się dowiem, za jakie pieniądze, bo ja wiem, że za małe, bo ja tak przeczytałem. Ale ja się zaraz dowiem, jakie to są małe pieniądze. A tutaj sobie wycieczki właśnie można brać różnego typu. A na początek przejdźmy się tutaj plażą, zobaczmy, co się dzieje. Tam moją fajną chawirkę ludzie na tle. No to jest taka zatoka w sumie. Ej, słuchajcie, jeśli chcecie zrobić tanio kurs, wpadajcie do wioseczki tej i za $250 robicie kurs. Ja robiłem na Zanzibarze za 400 po promocji, normalnie jest po 500. Także fajnie, jeszcze zaraz jeszcze pani zapytam, ile kosztują nurkowania, bo może bym się zanurkował w takim wypadku. $50 kosztują dwa nurkowania, to moim zdaniem jest bardzo dobra cena, ale jeżeli chodzi o same certyfikaty, o certyfikat Open Water, $256, milion pesos kolumbijskich kosztuje to, żeby się tutaj certyfikować. Moim zdaniem, jeżeli mieliście w planach Kolumbię, mieliście w planach zrobić sobie taki kurs, to jest chyba najlepsze miejsce, jakie mogliście sobie wybrać, bo zobaczcie, robicie sobie kurs za $250, za kolejne $150 jeszcze sobie bierzecie kolejne nurkowania i macie jeszcze taniej jak w innym miejscu na świecie kurs i do tego nurki. Dobra, to już mamy. Co tu można zrobić ciekawego? Co tu można zjeść teraz ciekawego? Nie wiem, czy tu pani ma taki ryż z fasolką. A ja bym zjadł coś innego. Ja bym zjadł kurczaka. Mhm. I tak tutaj w tej wioseczce wygląda sobie. Tam już jest koniec. Tam jest początek. To i niecałe 5 minut przejdziecie cały brzeg dookoła. I loco, nie? Wszystko spoko. Tu coś wygląda mi, że jakieś kurczaki są. Zaraz zobaczymy, czy tu mają tanie jedzenie, jak tanie nurkowania. Nie dojrzałem, że pani ma tutaj bardzo świeżego kurczaka z Rożna. Ja coś sobie tam zamówiłem, dosyć tanio. Zobaczymy, czy... O, dobrze to wygląda, jejej. Właśnie pani... Dobra, to za 17 zł z piciem razem. Bardzo dobrze tutaj panie gotują, smażą, super. Smakowało mi niesamowicie. To był mój smak. Troszeczkę za dużo soli, ale to nie był problem. Grazie. Hasta luego. Lecimy dalej. Tutaj chłopaki chodzą z takimi teczkami i pokazują wam plażę, na którą mogą was zabrać. I na przykład jest taka plaża Crystal, która generalnie z kryształem to mało ma co wspólnego. I 100 zł kosztuje, żeby was tam zabrano i z powrotem. Być może po prostu trafiłem na takiego gościa, który krzyknął sobie za dużo. Wydaje mi się, że to jest o wiele za dużo. Ja na pewno nie będę chciał zapłacić. O, jaki ptak! Jak on się nazywa? Ptaku, fajny. On ma taki dziób, zobaczcie. I on tu płyka ryby. No, a ja powiedziałem, że tak, no nie będę płacił 100 zł. O, boi się. Nie bój się, ptaku. 100 zł, żeby popłynąć na wyspę, na której nic nie ma, tylko jest plaża. Także odmówiłem i idę sobie dalej. A dalej jest taka stara łódka. Ciekawe, czy będą ją remontować, ale jest ogrodzona. Być może ktoś sobie tutaj pomieszkuje. Taki klimacik tutaj jest fajny nawet. Taki, wiecie,
Widać, że są turyści, ale nie są to jakieś tłumy turystów. Jest przyjemnie. O, można kupić rybę. Właśnie są chłopaki po połowach. Ciekawe, ile kosztuje rybka. A zaraz się zapytam pani. 40 zł za 10 ryb. Nie wiem, jak to się ma do ceny ryb, bo nie znam się na rybach. Dostałem to dla was. Ile tam dalej? Tam kurde kaktusy są. Normalnie szczęście się to kojarzyło z takim dzikim troszeczkę zachodem. I to tak właśnie może troszeczkę wyglądać. Powiem wam tak, niecałe 30 minut takiego wolnego przemieszczania się autobusem od Santa Marta, a klimat zmienił się bardzo. Ale to bardzo dobrze, nie? Jakiś szlak tu jest. Także idę, zobaczę. Piękne przywitanie i lecimy z tematem. Taki adventure day dzisiaj będzie trochę chyba. Elo. Czyli zostawiamy w tyle wioskę, która wygląda o tak fajnie sobie, ładnie jak widać to na załączonym obrazku. Później jeszcze przejdziemy się paroma uliczkami, ale teraz idę sprawdzić tego traila, co to będzie. Są i one, kaktusy, po prostu dziki zachód. No, ale tam jaki jest fajny klimacik w oddali. Gdybym miał tego bączka z katamaranu, to bym tam popłynął. A że nie mam, to nie popłynę. Bo tam są te pewnie plaże za tymi skałami, górkami. A ja wolę kaktusy. Kaktusy są spoko. Ja też znalazłem plażę. Tutaj się wyłoniła. I nawet jest fajna woda z brzegu. Możecie sobie zobaczyć. Niczego sobie. Nie trzeba płacić 100 zł, żeby pojechać gdzieś na jakąś plażę. Nawet nie ma to dużo ludzi, więc jest fajnie. Także jestem ciekawy, co jeszcze odkryjemy w tym fajnym miejscu. Tutaj się tu kończy, tu jest kolejna jakaś plaża, widzę, że też jakieś fajne rzeczy mają do zaoferowania, skutery wodne. Zobaczymy. Generalnie można tędy iść i cały czas iść, ale za tamtą górę, za tamten cypelek. To jest Playa Grande. I z tego, co tutaj widzę i słyszę, to dużo się dzieje. Dużo ludzi. Okej, skutery wodne, kajaki. Wszystko to można tutaj wypożyczyć. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co tam jest. No i siemano, jestem już na plaży. I z góry wygląda to bardzo fajnie. A tu na miejscu już tak nie wygląda fajnie. No. Ale są no, fajne widoki. Niektóre. Także luzik. Dużo ludzi, naprawdę dużo ludzi tutaj. Elo. Jak wypożyczycie kajak, to możecie sobie podpłynąć na taką żatoczkę. Akurat tutaj same kamienie. Ale na przykład nie ma zejścia z trasy w to miejsce. Także można się fajnie pobawić na kajaku. Ale to no, trzeba być, nie wiem, grupą jakąś może. Przynajmniej w 2 osoby. To samemu co to. Żaden fan. Jednak pomyliłem się, jest tam zejście. I kolejna partia widoków. Lecimy. A tutaj mamy już coś. Tutaj mamy już coś bardziej konkretniejszego. Trochę piachu. I widać, że od razu jest głębokie dno.
Także elo, nie? Kaktusie, łobuzie. A ja na tym kończę swój szpacer. Jeszcze trzeba wrócić, jeszcze trzeba pochodzić po wiosce, trzeba wrócić w Santa Marta i tam jeszcze się nałazić. Gdzie elo, kaktusowe świry. Szacunek dla tego gościa. Wypłynął z tej łódki, popłynął właśnie w to miejsce, gdzie mniej więcej się teraz znajduje, po to, żeby zabrać reklamówkę. Brawa dla tego pana. Pozdro 600. Gdyby nie ten wiatr, który tak silnie powiewa co raz, to trasa byłaby naprawdę ciężka. Patrzcie, kolejna taka łódka sklepana. Ona nawet ma jakieś wydechy już zrobione z rur kanalizacyjnych. I dobra, idziemy się przejść po tej wiosce. Teraz widzę, że ta wioska jest po prostu taką dojazdową wioską, do której możecie sobie przyjechać, Santa Marta, łatwo. I brać te łódeczki na te wszystkie inne wysepki. Znaczy wysepki, to nie są wyspy, to są plaże. Ale jak to chce, może iść z buta. O, ja obejdę sobie coś w drugiej linii brzegowej. Tą wioskę. I co? I żabika, nie? Będziemy kończyli ten odcinek. Naprawdę fajnie, cieszę się, że mogłem pochodzić trochę, się rozruszać. To bardzo ważna teraz dla mnie jest rzecz, żeby ruszyć dupę. Ruszać ją coraz częściej. A w powietrzu unosi się zapach limonkowy. Normalnie jakbym miał przed nosem lemoniadę. Zobaczcie, sobie tak ludzie żyją. Spokojnie. Bez ciśnienia. Jelo, nie? A wioska jest naprawdę przyjemna. Ale jedyne, co tutaj żyje, to tylko ta linia brzegowa, gdzie jest parę restauracji, jakieś jedno czy dwa biura od nurkowania, łódki, które zabierają was na wyprawy, a reszta to jest to życie spokojne. Wszyscy tutaj puszczają muzykę na fulla i fajnie jest. Jak słychać, naparza z każdej haciendy. I to tak na maksa. To chyba najlepsza pora, żeby się z wami pożegnać. Życzę wam zdrówka. Zaprosić was na kolejne odcinki. Dzisiaj między godziną 16 a 18, albo pewnie o 16, wiecie, film Michała z Kolumbii. Michała, którego już poznaliście. Wbijcie koniecznie, zobaczcie co nagrał, jak to wy widzicie. Może będziecie go śledzić, on będzie robił filmy z Kolumbii. Ja wam tylko na odchodne pokażę wrak takiej ciężarówki. I co? I elo 320 wam powiem na drogę. Także trzymajcie się cieplutko, elo.